Dodam taką rzecz, chociaż z Markiem trochę omawiałem tę jego konferencję, miałem ten zaszczyt. Ja tylko uzupełniam, że jest jeszcze trzecia hipoteza, której Marek nie ujął, a która wydaje mi się całkiem sensowna. Mianowicie, że Jezus nie spłacił okupu ani człowiek, ani Bogu, ani szatanowi, ale człowiekowi. Że to była cena przekonania, przekonania człowieka, jak Bóg go kocha i do czego jest zdolny, aby mu przekazać wszystkie jego dobra. I to jest teza, którą po raz pierwszy wygłosił Mikołaj Kavasilas. To był taki bardzo znany teolog bizantyjski w XIV wieku. On dokładnie tak to mówił. W tej chwili nawet mam tam jego cytat, tylko musiałbym to przynieść i tutaj zacytować. No to jest bardzo piękne, co on mówi. To była cena, jaką Bóg mógł przekonać człowieka, jak go kocha, człowieka, który dotąd traktował Boga jako przeciwnika, jako kogoś, kto nie chce dać czegoś, co jest dobre. I to jest właśnie teza, która jakoś się nie doczekała kontynuacji, a moim zdaniem jest niezwykle interesująca. Zabrakło mi konkluzji. To komu ten Bóg? No właśnie to... Nikomu. Tak jak żołnierze nie zapłacili nikomu Bóg krwi, tak? Tylko po prostu można też w pewnym sensie sytuacji, tak? Święty Paweł Tychnik, to zawsze, bez pomocy. Ja przepraszam, ja czasami, jak ktoś też mówi, albo czegoś słucham, to piszę. I po twoim wykładzie takie mam poczucia. Stworzyłeś nas Panie, dając przykazania. Zniewoleni nimi Tobie urągamy. Nie widzimy tego, że nas wyzwalają przed potrzebem tego, który Tobie znamy. Szatańskie pomysły zniewalają umysł, zniewalają ciało, zniewalają czyny. Kto nas wyprowadzi drogą do drogę do rozkazu? Syn Twój, Boże Wielki. Syn Twój, kochany. Życie Jego wielkie drogę nam wskazuje. Sprawiedliwie żyjąc służy małym grzesznym. Ofiarą swą czystą oczyszcza świat cały. W chaosie i bagnie stwarza czystą przestrzeń. Wybawia, dotyka, miłością obdarza. Uzdrawia i ciało, uzdrawia i duszę. Przed Jego potęgą drży grzeszność w nas cała. W miłości, nie w śmierci, żyjemy wciąż służąc. Ja w kontekście tego, komu ten pokut został zapłacony, wczorajsze to napominanie, czy wspominanie Księgi Rut, w sumie nie jest ważne, komu Bóg zapłaci, prawda? Ważne jest, że wykupił i przyjął do rodziny. To jest rola wykupiciela. Komuś tam, od kogoś to pole odkupił, tak? I to ze Starego Testamentu to przykazanie mówi, że ten brat ma wykupić to pole, żeby pozostało w rodzinie. W sumie nie jest to powiedziane, czy to będzie przeciwnik rodu, prawda? Czy może obcy, czy ktokolwiek, nie? Ważne, że to jest jego funkcja. Wykupić, przyjąć do rodziny i zachować właśnie jedność rodziny, jedność, no, w sensie jedność majątku, tak, w tym momencie, ale właśnie jedność rodziny. Więc nie wiem, czy to jest taki najważniejszy, komu ten okup został zapłacony w tym momencie, tak, patrząc na ten przykład Boza. No tak, to był tylko pretek, żeby nie rozwalić. Myślę, że bardzo ważne jest to, że ta prezentacja rozpoczęła się od przypowieści o synu marnotrawnym, czy umił się rymońcu, różnie się tam przypowieść nazywa.
Dlaczego? Dlatego, że tę przypowieść jest bardzo łatwo zbanalizować. W ogóle przypowieści ewangeliczne bardzo łatwo sprowadzić do banału. I myślę, że dość rozpowszechniona interpretacja tej przypowieści jest po prostu banalna. Skoro Pan Bóg jest miłosierny i biega każdemu naprzeciw i rzuca mu się na szyję, to wszystko jedno, co robimy. To nie ma żadnego znaczenia. Wszystko jedno, jak postępujemy, wszystko jedno, czy się nawracamy, czy nie, wszystko jedno, czy ktoś inny się nawróci, czy mu w tym pomoże, to nie ma żadnego znaczenia. Bo ojciec się rzuca wszystkim na szyję i na tym polega miłosierdzie, że wszystkich akceptuje i każdy okrepy po ramieniu i mówi, nic się nie stało. Wtedy trudno zrozumieć, dlaczego tę przypowieść nazywamy częścią Ewangelii, czyli dlatego też ta przypowieść jest dobrą nowiną. Co to za nowina? Ta nowina, że czyny ludzkie nie mają żadnego znaczenia, że nawrócenie nie ma żadnej roli. Jednym słowem, że życie jest banalne. A słyszeliśmy, tutaj był ten fragment z Ratzingera, nie, że Ewangelia nas, chrześcijaństwo, uświadamia o powadze życia, powadze wyborów i o powadze grzechu. Dlatego myślę, że ta przypowieść jako początek tej prezentacji bardzo pasowała i jest bardzo istotna. I być może, bo ta przypowieść czasem jest nazywana przypowieścią synu marnotrawnym, czasami ktoś może jakoś tam bardziej wyszukany szuka tytułów o Ojcu Miłosiernym, albo o może nawet tym jakimś takim niewdzięcznym starszym synu. A chyba, skoro to jest Ewangelii, skoro to wygląda Pan Jezus i to ma być nowina, to jest chyba przede wszystkim przypowieść o Synu Bożym. To jest cała historia świata. To jest historia świata, historia zbawienia. To jest historia świata od Księgi Rodzaju począwszy. To ludzkość jest tą rodziną, której młodszy syn odchodzi, co? I marnuje życie, marnuje swoje człowieczeństwo. To są te wszystkie narody, które są, no nie znają Boga. Starszy syn, no to jest Izrael, który zawsze jest w domu Bożym. Tak? Zawsze byłeś ze mną i powiedz, ja zawsze tobie służyłem. A gdzie tu jest Syn Boży? W tym, że Ojciec wyszedł mu naprzeciw. To nie chodzi o jakieś metaforyczne czy symboliczne wychodzenie naprzeciw. Ojciec wyszedł naprzeciw tym, którzy go nie znają, w swoim Synu. To jest dobra nowina, to jest Ewangelia. Pan Jezus o sobie mówił. To ja tu jestem tym rzuceniem się na szyję grzesznikowi ze strony Ojca, bo mówię tak, bo jestem Synem Bożym. Oczywiście, że to jest ujęte formy przypowieści, którą rozumiemy dopiero po krzyżu, po zmartwychwstaniu, ale to właśnie jest rzucenie się na szyję grzesznikowi przez Ojca. Tym gestem jest właśnie przyjście Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I to jest ten okup. To jest cena naszego zbawienia, że Syn Boży wszedł w ten świat. Tu jest właśnie analogia do Ojca Kolby, jakoś tam częściowo wyjaśniająca, że Syn Boży wchodzi w relację grzesznego świata. To jest sposób, w jaki Ojciec wybiegł mu naprzeciw. Nie czekał w niebie, tylko wybiegł mu naprzeciw. Oto idę, aby pełnił wolę Twoją. I wtedy rzeczywiście troszkę drugorzędne jest zastanawianie się nad tym, komu ten pokup został zapłacony, bo być może za bardzo w historii przywiązywano się do jednoznaczności słowa pokup, a wydaje mi się, że w Nowym Testamencie to jest tylko jeden z kilku synonimów. Chyba w Nowym Testamencie to jest synonim cena, zapłata, okup. I zobaczmy, że wtedy ostrość tego pojęcia troszkę się rozmywa, troszkę się rozprowadza. Prawda? Cena naszego zbawienia, zapłata naszego zbawienia, okup, który trzeba było złożyć. Jeżeli taka jest cena wejścia Syna Bożego w świat, Syn Boży zgodził się tę cenę ponieść, to jest istota tej przypowieści. Dlatego ja bym
może nawet większą wolę do niej przywiązywał, bo w ten sposób ona staje się skrótem historii świata, skrótem historii zbawienia i staje się dlatego dobrą nowiną. W przeciwnym razie, zamiast dobrego ojca, mamy dobrego dziadka, który mówi, nic się nie stało, wszystko jedno co robicie, wasze życie jest nieistotne i banalne. I na tym polega miłosierdzie Boże, i na tym polega dobra nowina, idźcie i dobrze się bawcie. No nie, no nie, to jest przypowieść ewangeliczna. To jest przede wszystkim o roli Jezusa. I oczywiście o skutkach tego odkupienia, czyli tego wejścia w historię świata, o skutkach i na syna, rozciągających się i na syna młodszego, który poszedł i roztrwonił narody pogańskie, i o skutkach na syna, u syna starszego, który zawsze był do ojca, też potrzebował odkupienia i zbawienia. I w ten sposób odkrywamy, że trzeci rozdział listu do Rzymian to jest dokładnie to samo, co jest w tej przypowieści. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej i dlatego i poganie, i Żydzi, i ludzie potrzebowali zbawienia. Oczywiście u świętego Pawła to jest w formie no, takiej właściwej dla niego, jak to jest do Rzymian, a w Ewangelii jest to w formie tajemniczej przypowieści, która właśnie oddziaływuje na zupełnie inny sposób. Chciałbym tylko skonfrontować swoją hipotezę i spytać księdza biskupa za wielu czy za wszystkich? Jezus. Czy Pan opinię to są wszyscy? Nie. Boga, to jest zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Zwłaszcza wierzących. Jest chyba nie tylko. No, bo... Myślę, że formuła ewangeliczna kielich krwi nowego przymierza, krwi, która za nas i za wielu będzie wydana, taka jest formuła. Dlatego tej formuły używamy na mszy świętej, ale to nie jest formuła, której celem było przeciwstawianie wielu i wszystkich. To nie o to chodzi w tej formule. To za wielu to nie ma być polemika ze słowem wszyscy. To wielu to ma być dopełnienie za was. Za was, którzy tu jesteście i za wielu innych. Czyli za was, którzy jesteście tu jako syn starszy, bo to apostołowie i Izraelici, i za wielu, którzy są reprezentantem tego syna młodszego, który tych narodów pogańskich. Czyli mamy tu całą zapowiedź apostolskich, świętego Pawła, poprzednia Ewangelii też innym narodom, czyli aż na krańce świata. Właśnie, żebyśmy nie wciągali słów Ewangelii w nasze polemiki, tylko żebyśmy nasze polemiki raczej dostosowali do słów Ewangelii. Tam nie jest problemem za wielu, a więc nie wszystkich, czy za wszystkich, a więc wielu i całą resztę. Tam jest problemem, czy tylko za was, którzy tu jesteście, Izraelici, też i za wielu na świecie. I to się potem dopełni w dziejach apostolskich, kiedy głoszenie Ewangelii się rozpocznie także wielu innym, czyli narodom pogańskim. Z czego i my, jako Polacy, powiedzmy, skorzystaliśmy. Dziękuję. Tak słuchałem Marka i tak sobie myślałem. Trudny temat. Skomplikowane dosyć. Widzę, że jakby istota tkwi w słowach, prawda? Jakby w rozumieniu tych słów. Takie było główne przesłanie z tym okupem, czy to ojciec, człowiek, czy szatan. Ale tak gdzieś to gdzieś wewnątrz, kiedy się też przygotowywałem do tego tematu, że gdzieś te intuicje są, że gdzieś ten okup jest, się rozkłada, tylko ja będę o tym opowiadał po obiedzie, jak to święty Paweł to akcenty rozkłada, że gdzieś tam jest gniew Boży, jest też pokonanie szatana, jest też pewnego rodzaju zniszczenie też jego takiego planu, można powiedzieć w pewnym sensie. Jest też pewnego rodzaju okup złożony w pewnym sensie też człowiekowi.
Są tam pewnego rodzaju intuicje, też biblijne, też Marku to pokazywałeś, że jest tam coś takiego, że musiała być jakaś podkładka, bo ojciec pyta się syna, czy miłości, czy ich odkupisz. O tym będę też opowiadał po obiedzie. Również w tej metaforze, w tej przypowieści o synu marnotrawnym, o dobrym ojcu, tam jest takie zdanie, że syn jakby powrócił do siebie, czyli powrócił do tej pierwotnej relacji z ojcem i dopiero wtedy do niego wrócił. To jest bardzo ciekawe, że syn miał relację z ojcem, nie chciał tej relacji, ale w momencie, kiedy sobie uświadomił miłość ojca, wrócił do samego siebie. Tam jest podejście tak ujęte, że jakby zamyślił się, jakby tak poczynił refleksję. Co my tu jeszcze mamy? Przed samego siebie, o, dosłownie, przed samego siebie. Tak jest, tak podlewuje. Tak jest, tak. Przed samego siebie, jakby powrócił do tego, co było wcześniej. To, co stracił. Myślę, że ojciec czuł gniew, kiedy syn odszedł. Gniew, czyli to jest w sensie, my się gniewamy, kiedy jest zaburzone nasze poczucie sprawiedliwości. Takie mamy uczucia? Kiedy się gniewamy? Kiedy coś jest niesprawiedliwego, wtedy jest, coś powinno być, a czegoś nie ma. Czy nie jest intuicją również to, że jest jakby stworzenie na podobieństwo Boże, że również ojciec w pewnym stopniu poczuł gniew, że coś jest nie tak? Co my tu jeszcze mamy? Szatan. No szatan, to satan łaciński, który też oskarżyciel, który oskarża nas przed Panem Bogiem. Diabolos grecki, diabolos, który nas oddziela. I to też jakoś w pewien sposób tam jest tego rola szatana, który nas cały czas oskarża przed Panem Bogiem. Jakby, no, syn to równoważy, prawda? Syn to pokazuje to z innej strony. Tutaj było coś takiego prawie, prawda, że Bóg chce być z nami, ale Bóg decyzję bycia z Nim uzależnia od naszej wolnej woli. To jest wolność, to jest jakieś prawo Boże, że Bóg szanuje naszą wolność. I w tym przypadku, no to jest jakby, no okup jest jakby taką, jakby przywrócenie tej wolności. Jest jakby no, na nowo ta wolność jest, mamy szansę bycia wolnym właśnie. To takie mam takie sugestie i spostrzeżenie. Jeszcze w obronie przypowieści. Przypowieści o synu marnotrawnym. Z wchodzenia w siebie i z refleksji nie za wiele wynikło. Nie za wiele wynikło. Ogród. Nie. Wszedł w siebie, dokonał refleksji i powiedział: wrócę i będę jednym z niewolników u ojca. Na jego wychodzi. Jednym z pracowników. Tyle wynikło. To nie za wiele wynikło. To na razie jesteśmy w tej sytuacji, o której święty Paweł potem powie, jesteśmy pod prawem. Jesteśmy pod prawem, niewolnikami prawa. A z tej niewoli prawa Chrystus nas wykupił. Jak nas wykupił? Że no, z życia pod prawem zgrzeszyłem, roztworniłem, wracam, będę najemnikiem, będę sługą, będę niewolnikiem. Że spotykam się z tym, że ojciec wychodzi naprzeciw. A jak ojciec wychodzi naprzeciw? To jest wielka intuicja pierwszych ojców Kościoła, że ojciec wychodzi naprzeciw za pomocą swoich dwóch rąk. Taki był obraz. Jezus Chrystus i Duch Święty. To są jakby ręce Ojca. W tym sensie ręce, że je wyciągnę, no bo Syn Boży się wcielił, a Duch Święty zstępuje. Więc w tym sensie Trójca przez te swoje ręce zstępuje. Także z refleksji wchodzenia w siebie trochę wynika, ale nie za wiele. Na tym polega właśnie odkupienie. I zobaczmy, że dopiero te dwie wyciągnięte ręce, odkupienie przez wcielenie i także przez zesłanie Ducha Świętego sprawia, że z najemnika kto nam się robi? Domownik. Domownik.
jesteśmy domownikami Boga, który potem święty Paweł. Dlaczego tak łączę Ewangelię ze świętym Pawłem? Żebyśmy się też przyzwyczaili, że to jest dokładnie to samo, tylko w innym stylu. Że to nie jest tak, że nasze nauczanie o chrześcijaństwie pochodzi tak naprawdę od świętego Pawła. A w Ewangelii są takie banalne przypowieści. A dobry dziadek nie wie, mówi wszystko, jak to zrobić, czego i dalej sobie miłosierny. Nie. Przypowieści nie są mniej ważne od świętego Pawła. Przypowieści są przypowieści Pana Jezusa. Jeżeli już są ważniejsze. Tylko, żebyśmy zobaczyli, co naprawdę w tych przypowieściach jest. I co naprawdę usynowiło syna marnotrawnego, co sprawiło, że stał się na nowo synem w Bożej rodzinie. Co sprawiło, że sandały na nogi, pierścień, biała szata. Co sprawiło? Wyciągnięta ręka Boga, czyli wcielenie, czyli okup złożony przez Syna Bożego, czyli cena zapłata naszego zbawienia. Właśnie, taki apel no, w obronie przypowieści, która ma bardzo ważną rolę na pierwszym miejscu właśnie w tym rozważaniu o okupie i cenie zbawienia. Ja mam tylko jedną refleksję, bo kiedyś podparłam, mówiąc domownicy. Kiedyś miałam być bardzo uprzejma i właśnie użyłam słowa domownicy w stosunku do mieszkańców pewnej wspólnoty i uświadomiono mi, że domownicy to nie tylko rodzina, ale też służący i tak dalej, pomocnicy, no w czasach niewolnictwa pewnie też niewolnicy, jeżeli służyli w domu. Dlatego może to jest takie delikatne nazwanie, że powinno się chyba mówić, że syn poczuł się znowu synem i nim został. To tyle. Nie poprawiajmy Pisma Świętego, list do Efezjan. Nie jesteście już przychodniami i obcymi, ale domownikami Boga. To jest bardzo piękne, że coś tam mówili we wspólnocie, ale słowo Boże ponad wszystko. Patrzę na środkowe zdanie, nie twierdzę jakoby, że śmierć Jezusa nie była konieczna. Więc skoro była konieczna, to z jakich powodów? Z tego wykładu trudnego, Marku, przyznam, nie nauczałem, poległem parę razy, ale dlatego koniecznie udostęp mi. I takie coś mi w głowie zostało, że była konieczna dlatego, by przekonać nas o szkodliwości grzechu, stąd to jego cierpienie, no tyle, droga krzyżowa, ukrzyżowanie. Dwa, przekonać nas o czymś kompletnie innym, czyli o miłości Bożej, bezgranicznej miłości Bożej. I to jest chyba bardzo głęboka intuicja tutaj. I to mi się wiąże z tym, że człowiekowi okup. To jest po raz pierwszy tą koncepcję słucham, ale to ma sens ogromny. Z dwóch powodów. Każdy, kto ewangelizował, wie, że wielu ludzi, mówiąc świadectwo później, mówi: po raz pierwszy usłyszałem, że Bóg mnie kocha. I to był ten moment przełomowy. Nigdy sobie tego nie uświadomił, albo nikt im tego nie powiedział. Albo inaczej, będąc we wspólnocie, nigdy tej miłości Bożej nie poczuli poprzez bliźnich, którzy ich tam otaczali podczas tego seminarium o Duchu Świętym, czy innego tam kursu Alfa i dziękuję. Chciałam tutaj jeszcze powiedzieć o takiej swojej sytuacji apologetycznej, w której jestem, bo pracuję jako publicysta katolicki, ale też podejmuję pracę jako opiekunka chorych. I właściwie no, często jestem w postaci służącej, no, człowieka, który myje chorego, przenosi. I pierwsze, z czym się spotykam, to jak ktoś słyszy, tak powiem sobie parę słów, że miałam wyższe wykształcenie, no to nawet ten chory, czy zatrudniający mnie mówią, a to nie było pracy przy biurku,
No bo praca przy biurku to jest coś takiego dominującego, takiego dobrego, a właśnie grzebanie się w takich brudach, no to jest jakiś koszmar. Kiedy opowiadałam o tym komuś właśnie, kto miał styczność z protestancką teologią, to mówi, no wiesz, coś takiego to by się dało robić tylko chyba z katoliczkami, no bo ja nie słyszałam, żeby protestantka akurat coś takiego sama robiła, bo daje się to raczej ludzi właśnie do domu opieki. I tutaj też przeprowadziłam jedną koleżankę, która pracuje tak samo jak ja i wydaje mi się, że my stale jesteśmy środowiskiem apologetycznym, bo musimy stawać w obronie nadziei i jakby sensowności naszej pracy i odpowiadania na różne pytania dotyczące zbawienia. I w tym ludzie na przykład chcą często, żeby ich zabić, bo chcą eutanazję, jak pani wie, wybierze do Holandii, bo ja mam dosyć. No i tutaj proszę też o modlitwę, o światło Ducha Świętego dla naszego środowiska, żebyśmy potrafiły pokazywać, że postawa służby, no to jest coś takiego, w czym odnajdujemy wolność. Oddajemy kawałek swojego życia, ale że to ma jakiś głębszy sens. Dziękuję.